Od jakiegoś czasu możemy swobodnie podróżować do Australii. Był to jeden z krajów, który był bardzo zamknięty, jeśli chodzi o pandemię i o zamknięcie granic. Możemy teraz swobodnie podróżować. Historie osób, które zostały zamknięte w Australii na grube, długie miesiące. Teraz wróciliśmy do podróżowania do Australii bez przeszkód. Natomiast do Australii potrzebujemy wizy. Każdy z Polaków, którzy podróżuje do Australii, potrzebuje tej wizy, pomimo tego, że ona jest w miarę prosta do uzyskania, może się pojawiać sporo pytań i sporo wątpliwości, też sporo przeszkód, żeby tą wizę szybko uzyskać. Dzisiaj rozmawiam z Agnieszką. Dzień dobry. Ja nazywam się Tomek Kamala, pracuję na co dzień w Visa Service, gdzie na co dzień pomagamy w uzyskiwaniu wiz i załatwieniu spraw w ministerstwach i różnych innych urzędach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wizie do Australii, o wizie, o najprostszym typie chyba wizy, to jest wiza wizytor. Tak, tak. To jest wiza, która tak naprawdę chyba pomoże nam w załatwieniu większości, czy też dużej ilości spraw, które mamy do załatwienia w Australii, przecież odwiedzeniu znajomych itd., itd. Powiedz coś o wizie wizytor, co to jest, kto może się o nią ubiegać? Tak, tak naprawdę to jest najprostsza wiza, jest też wizą darmową, jest ważna rok od momentu wydania, uprawnia do wielokrotnych podróży do 90 dni. Jest bardzo prosta w uzyskaniu, wystarczy tylko tak naprawdę aplikacja wizowa, poprawnie wpisane dane paszportowe. Nie ma z tym większego problemu, tylko na przykład dla osób powyżej 70 roku życia mogą zejść powiadomienia o prośbie o dołączenie badań lekarskich, ale jeśli chodzi o ten rodzaj wizy, to naprawdę tutaj większych problemów z tym nie ma. Co można załatwić na takiej wizie? Przede wszystkim są to oczywiście wyjazdy typowo turystyczne, odwiedziny rodziny, odwiedziny znajomych, wydarzenia rodzinne, wydarzenia też kulturowe, także drobne wydarzenia biznesowe, czyli jakieś spotkania, konferencje, targi, rozmowy. Można też na tej wizie uczyć się w Australii, przy czym no nie może to być kurs nauka dłuższa niż 3 miesiące. Tak naprawdę mogę załatwić sporo spraw. Zgadza się. Gdybym chciała podjąć dłuższą pracę, to już potrzebuję chyba inny rodzaj tak, wizy. Tak, tak. I to tam już jest sporo rodzajów tych wiz. Tam są kategorie 400, 405. To wszystko zależy od tego, jakie ma się wykształcenie, czego też wymaga strona australijska od pracodawcy, od obcokrajowca, którego chce ściągnąć do Australii do pracy. Więc tutaj, gdyby mieli Państwo tego typu zapytania, to prosimy o kontakt mailowy, sprawdzimy możliwości i jeśli będziemy mogli, to oczywiście pomożemy, ale jeśli chodzi o ten e-wizytor, to tak, tam może naprawdę sporo rzeczy, sporo spraw załatwić, takich drobniejszych. Ile się oczekuje na tą wizę e-wizytor? Ona schodzi bardzo szybko, zazwyczaj to są dosłownie godziny, do 72 godzin, raczej dłużej nie czekaliśmy. Jeśli system poprosi dodatkowe dokumenty właśnie dla osób starszych, lub czasem się zdarzy, że poproszą o dosłanie zaświadczenia z pracy do wiz biznesowych, ale raczej to się nie przedłuża powyżej 72 godzin. Też mieliśmy sytuację, że klienci zapominali o tym, że potrzebują wizy i dzwonili do nas z lotniska, że stoją, nie mogą się odprawić i te wizy rzeczywiście po złożeniu aplikacji schodziły dosłownie w kilka minut nawet. Mhm. Ja przygotowując się do tej rozmowy dzisiejszej, sprawdzałem sobie wymagania dotyczące wizytora i uderzyło mnie jedna rzecz mnie uderzyła, że wymagań do wizytora jest tak naprawdę bardzo mały, to wiza w miarę prosta do uzyskania, natomiast przy innych kategoriach wiz jest tych dokumentów, różnych zaświadczeń cała masa, tam jest długa lista i tak naprawdę trudno porównywać, powiedzieć, że wiza do pracy to tak naprawdę różni się jakimś jednym drobnym szczegółem, to są kompletnie dwie inne zgadza procedury. Się. Tak, tak, zgadza się. Tam wszystko odbywa się i tak online, ale mnogość tych dokumentów różnych i też każda aplikacja jest traktowana indywidualnie przez urzędnika. Więc podstawowe dokumenty to listy delegujące, CV, listy zapraszające, salda z konta, skany paszportów, to oczywiście jest jedno, czy kontrakt, ale w trakcie procedury też aplikanci mogą być po prostu proszeni o dodatkowe dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie, więc no tutaj jest trudno mówić o jednych wymaganiach. Czyli tak podsumowując, wiza do Australii jest w miarę prosta do uzyskania. Jeśli chodzi o krótkie wizyty do 90 dni, tak? To są wizyty do 3 miesięcy. Jest to w miarę prosta procedura. Sama wiza jest darmowa oczywiście. Jeśli Państwo korzystacie z firm zewnętrznych, zapraszamy do korzystania z naszych usług, to tam jest jakaś opłata, natomiast samych opłat konsularnych nie ma. Zgadza się. Wiza jest wydawana dosyć prosto i można załatwić mnóstwo rzeczy. Natomiast jeśli Państwo planujecie
przeniesienie się do Australii, jakiś dłuższy kontrakt i tak dalej, wykonywanie prac czy dłuższe studia, to już jest procedura kompletnie inna, indywidualna, wymagań jest sporo i zachęcamy do napisania maila, żebyśmy mogli odpowiedzieć i przygotować te wymagania dla konkretnej sprawy państwa, bo trudno jest to określić jednoznacznie tak, z góry założyć, co będzie wymagane. Też bardzo często przy wizach pracowniczych pracodawcy z Australii aplikują takie wizy dla obcokrajowców u siebie też. No wszystko zależy od tego, kto chce wyjechać, na jak długo i w jakim celu. Zachęcamy do skorzystania z usług, tak żebyście Państwo wizy do Australii uzyskali dosyć szybko i sprawnie. Zapraszamy.